Nemanja, to taki dzisiaj mecz był, w którym kto pierwszy strzeli bramkę, ten wygra. No tak, wiedzieliśmy, że ten mecz będzie tak wyglądać, bo Ajka też ma mocny zespół, także to takie mecze też będą dalej do końca sezonu, ale najważniejsze, żeby takie mecze były na końcu w naszą korzyść. W zeszłym sezonie Arka sprawiła nam sporo przykrości w lidze. Chyba satysfakcja dzisiaj po tym zwycięstwie jest z tego powodu podwójna. Tak, no pamiętamy, że przegraliśmy rok temu dwa mecze z Arką. Już wiedzieliśmy, że ta statystyka z tymi meczami z Arką nie wygląda dobrze, ale powiedzieliśmy do siebie, że tak było też z Podbeskidziem, z Sosnowcem tutaj u siebie i chcieliśmy też i tu serię Arkę przełamać i udało nam się. Niedawno w Gdyni zmienił się szkoleniowiec, do Legnicy wrócił były trener Miedzi Ryszard Tarasiewicz, ale widać było na boisku, że nie zdołali goście niczym was zaskoczyć, nic nowego chyba w ich grze nie było. No tak, analizowaliśmy Arku, no to było trochę ciężko, bo oni tylko zagrali jeden mecz z nowym trenerem, zmienili system, także my też nie wiedzieliśmy, na co musimy uważać, ale na końcu wszystko jest na naszej stronie. Gonimy lidera, 2 punkty straty do Widzewa i już niebawem mecz Łodzi. No tak, już kiedy jesteśmy w takiej serii, kiedy gramy tak dobrze, to już nie idziemy w Łodzi, żeby zagrać na remis, już jedziemy po zwycięstwo i żeby byli liderami po tej kolejce. Kibice dzisiaj mocno was wspierali, liczycie na to wsparcie na wyjeździe? Tak, oczywiście, bo każdy mecz widzimy, że ich przychodzi coraz więcej i więcej. Liczymy na ich wsparcie też w Łodzi, jak było też w Tichach. Także mamy nadzieję, że i po tym meczu będziemy się razem cieszyć z kibicami.